6 stycznia, w doroczne święto, po raz kolejny wielu siedlczan wzięło udział w orszaku Trzech Króli. Procesja rozpoczęła się od kościoła świętego Stanisława. Orszak miał kilka stacji, podczas których odegrane zostały sceny, m.in. wizyta na dworze Heroda czy odmowy świętej rodzinie miejsca w gospodzie. Dobry człowieku, czy znajdzie się w gospodzie jakaś izba dla nas? Żebrak, co nie śmierdzi groszem! Powiedz, żeby sobie poszedł. Niech pomyślę, co tu robić. Moja żona będzie rodzić. To bezczelność niepojęta. Nie zarobisz ani centa. Bóg mi świadkiem, żebym pomógł, ale nie ma miejsca w domu. Następnie orszak udał się w kierunku katedry, gdzie przedstawiono scenę pokłonu Trzech Króli. Miłości wcielona, Europa składa Tobie pokłon niski. Jezu mój miłosierny, ufam Tobie szczerze, jako symbol królewski złoto przyjm w ofierze. Kłania, kłania się Tobie, miłosierdzia królu. Wierzę, że Bóg wcielony, Syn został nam dany, ofiaruje kadzidło, symbol polskiej chwały. Król składa w darze kadzidło. Afryka kłania się Tobie, pokoju Gwinicy. Zdobyłeś nie dla chwały, lecz dla odkupienia. Ofiaruję Ci mirę jako znak cierpienia. Na koniec było wspólne dzielenie opłatkiem i ciepły poczęstunek. Nie.